No, przygotowania do walki bardzo dobrze. Okres był naprawdę bardzo, bardzo mocno. Witam, Mister Łapa. Bardzo mocno mocny. Naprawdę robiłem dwa treningi dziennie. Przerabialiśmy zapasy, przerabialiśmy parter. Nad tą stójką to moją tylko układaliśmy, bo nie trzeba było za bardzo nad nią pracować. No i myślę, że w ogóle zmieniłem swój styl, że tamte walki to nie wiem, no nie można porównać do tej, co będzie teraz. No bo trenowaliśmy z trenerem Szyszką i naprawdę pokazał mi, co to jest MMA. Zupełnie inna stójka, zupełnie inne chodzenie na nogach. Także naprawdę myślę, że dużo lepiej to u mnie wygląda i czuję się zajebiście. Niestety teraz delikatnie jeszcze obciąłem węgle na diecie, więc jest mniej energii, ale w piątek oczywiście po ważeniu już będziemy ładować i myślę, że wrócę do 92 kg do swojej wagi i będzie naprawdę dobrze na walce. Jestem dużo szybszy, dużo silniejszy. Myślę, że naprawdę to zaowocuje w sobotę. I myślę, że nie zawiodę i pas będzie tutaj na biodrach. Nie, Bambino? Jestem naprawdę dobrze nastawiony. Pierwszy raz jestem tak dobrze psychicznie nastawiony, bo wiem po prostu, jak ciężko pracowałem. I naprawdę pokażę wam, co potrafię i czego się nauczyłem u trenera Szyszki w Uniku. Miałem bardzo mocnych sparring partnerów, chłopaki, którzy walczą już kupę lat, także naprawdę mocno. Kruszwil mi robi rajda? To pozdro, Mareczku, pozdro. W końcu tam wpadnę po walce do ciebie, to zrobimy wspólnie jakiegoś live'ika. Pozdrówki. Teraz nie było czasu na nic, tak jak widzicie, też o 22 robię live'a, bo mam chwilkę. Wróciłem ze studia, jeszcze jakieś ostatnie rzeczy na płytę kombinowaliśmy. Musiałem zamknąć wszystko, żeby mieć już spokój. Jutro wyjeżdżam i fokusuję się tylko na walce. Pozdrówki, pozdrówki. No widzę właśnie, nie mogę pytań żadnych czytań, tak mi Kruszwil zaspomował. 2100 osób, pozdro mordeczki, bardzo miło, że tu ze mną jesteście. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I pamiętajcie, kupujcie płytę, bo już naprawdę zostało boksów niewiele. Też prosiliście o ciuszki, więc ciuchów też już naprawdę mało. To są ostatnie sztuki. Kto pierwszy, po prostu ten lepszy. Wiecie, gdzie znaleźć link u mnie w bio na przykład. Albo wchodźcie po prostu na preorder.pl/kubańczyk, prosty link. I tam sobie zamawiajcie płytkę, bo naprawdę ta wersja preorderowa jest świetnie wydana. I naprawdę to fajnie będzie bardzo wyglądało. Także zamawiajcie sobie. I pamiętajcie, że każdy preorder będzie z autografem. Inaczej już nie kupicie płytki z autografem, no chyba jak koncerty wrócą. Dobra, kiedy nuta z Popkiem? Zobaczymy, no myślę, że po walce kilka dni. Dostałem dzisiaj teledysk, jest naprawdę bardzo mocny. O, czekajcie, bo mi się pytania schowały. Okej. Okay. Jak trafiłem na swój pierwszy trening kickboxingu, koleżka mnie zabrał. Ja jeszcze wtedy na rolkach jeździłem na skateparku. I on też jeździł na rolkach i był ode mnie z osiedla też i któregoś razu powiedział, że oni tam chodzą na treningi, czy ja nie chcę spróbować. Raz poszedłem, dali mi sprzęt, za drugim razem już tak się zajarałem, że kupiłem swoje rzeczy jakieś tam pierwsze. Pamiętam, na urodziny dostałem rękawice Mastersa za 5 dych. No i zaczęła się tak moja przygoda. Jak ja zaczynałem trenować, to jeszcze trenowaliśmy, o Jezu, nie było warunków w ogóle w Polsce, te sporty uderzane, sztuki walki nie były popularne. Oprócz karate na przykład, bo wtedy było bardzo kiedyś mocno popularne karate. No i właśnie trenowaliśmy w różnych jakichś piwnicach. Ale było naprawdę fajnie. Ja na pierwszą matę jak poszedłem, to okna były powybijane na sali. Co sądzisz o Kizo? No w porządku, kibicuję mu jak najbardziej w walce z Arabem. Arabowi też, bo lubię obu, wygra lepszy. Z Kizo mieliśmy zrobić jakiś numer, ale teraz czasu już nie starczyło przygotowania do walki i pewnie coś kiedyś zrobimy jeszcze. Jestem ciekawy bardzo tej walki. Widziałem tylko ostatnią walkę Araba w boksie, to chyba jak z Wujkiem Samo Zło, taki freak fight był gdzieś na jakiejś federacji. Ale to już dawno temu. Więc nie wiem, jak to Arab, a wiem, że na pewno teraz się poprawił, on dużo trenuje. I naprawdę dobrze to u niego wygląda. No a Kizo wiem, że też się wywodzi z boksu, będzie trochę cięższy. No zobaczymy, jestem ciekaw tej walki. Pozdro Mielno 2K19. Pozdro, pozdro. Pewnie się działo. Będziesz obstawiał jakieś walki? Nie, no ja jako zawodnik to nie obstawiam walk.
Oczywiście po walce delikatna przerwa, a potem pomyślimy, no. Zobaczymy, są tam jakieś walki następne gdzieś w planach, ale nie ma konkretnych przeciwników po prostu, tyle, że walki są. Więc zobaczymy, może zejdę kategorii niżej, do 7-7, a tam teraz walczy Polak z kim? Polak z Malczyńskim, no tak. Tylko młodszym bratem, Dawidem. To może potem ze zwycięzcą tej walki. Kubańczyk vs. Polak, albo Kubańczyk vs. drugi Malczyński. Błachowicz czy Adesanya? Błachowicz, no z sercem za rodakiem, nie? Jakiś pioch. No w ogóle bardzo mi miło, że tak ten ostatni numer idzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie spodziewałem się, że aż tak to pójdzie. Bardzo fajnie. Czyli jesteśmy czwarci na czasie. Gdyby nie Piotr Żyła, to byłbym pewnie pierwszy, ale oczywiście gratuluję mu serdecznie. Jak pokonać strach przed sparingami na treningach? No to musisz szlifować swoją technikę i wtedy będzie łatwiej na sparingach. Nie będziesz dostawał cały czas. Powiem wam, że w Uniku są bardzo mocne sparingi i naprawdę nawet trener ostatnio podszedł i mówi, że robimy jak normalnie walka. Akurat wtedy jeden z bliźniaków robiłem. Bo ma warunki podobne do Marcina, jest trochę cięższy, myślę, że dwa razy silniejszy. I naprawdę mocno, mocno to wyglądało, ale biliśmy się jak równy z równym, więc zobaczymy. Jestem ciekaw, jak Marcin się zaprezentuje, ja na pewno dam z siebie wszystko. I mimo tego, czy przegram, czy wygram, to cieszę się już teraz, bo włożyłem całe serducho w te przygotowania. Zresztą widać po mojej sylwetce, ja nigdy w życiu tak nie wyglądałem. Chociaż to były naprawdę ciężkie miesiące i czasami sam się zastanawiam, skąd motywację wziąłem, to jednak da radę mordeczki, mając kupę roboty, znaleźć tą motywację i przygotować się do walki albo zmienić swoją sylwetkę, także nie siedźcie na dupach, tylko zapierdalajcie. Jak uszy? No uszy wygojone, zobacz, mogę, nic mnie nie boli, pięknie, piękna sprawa, no, mogę się dotykać normalnie, naciskać. I nie boli, no to jest coś niesamowitego, aż jestem w szoku, bo bardzo dużo bólu przeżywałem przez te uszy, a teraz już po prostu nie będę miał ładnych nigdy, będą takie opowijane, ale już są twarde, chrząstka jest twarda i jest zajebiście, bo przez kilka dni to w ogóle nie mogłem spać, a potem spałem tylko na wznak, tak, żeby nie na boku. Beta stoi na razie, jeszcze nie miałem czasu się za nią zabrać, ale po walce zabieram się za nią. Ola robi sobie kolację na dole, ja siedzę na górze. No gadałem dzisiaj z Popkiem właśnie, dzwonił do mnie. Bo dzwonił do mnie w nocy, tam się trochę podłamał. Tylko ja nie odebrałem wtedy, bo spałem, miałem rano fizjoterapeutę. Potem odzwaniałem, nie było go cały dzień dostępnego, był podłamany. No i oddzwonił do mnie dzisiaj, że mega mu smutno i że tak się przygotowywał do tej walki. Naprawdę przestał melanżować i to jest potwierdzone info. No i co, no ciężka sprawa, to na pewno jest dla Popka, bo wiem ile, jak jeszcze kręciliśmy ten klip Detox, to on chyba już miał coś z tym palcem, bo pamiętam, miał tak napuchnięty tutaj, w tym miejscu, jak jest kciuk, to tutaj, o, gdzieś ta kość. I on miał tak już napuchniętą fioletową, ale wtedy chyba jeszcze nie wiedział, że ma złamaną, myślał, że może zbita czy coś. No i okazało się, że on miał już wtedy złamaną tą rękę, już na klipie Detox miał taką napuchniętą, że koniec. Nawet jak Krupek stał i mówi, kurwa, jaką ty masz napuchniętą łapę, jak trzy moje kciuki. No ale Popek myślał, że ma mocno wybite. Brał tam jakieś leki, coś tam, nic nie pomogło. No i teraz poszedł do lekarza. Okazało się, że ma połamane. I to jeszcze z przemieszczeniem, że te kości to w ogóle mu się rozsypały całkiem tam. I teraz będzie miał operację, bo gdyby nie operacja, to lekarz mu powiedział, tak mi Popek mówił, że lekarz mu powiedział, że jak on by uderzył gdzieś tą ręką, to by mu się mogła tak rozsypać,
że potem konsekwencje by miał tego do końca życia, że już miałby niedowład na przykład w ręce, albo mogłoby gdzieś tam pouszkadzać jakieś nerwy w ręce. Także naprawdę mógłby być kaleką do końca życia, gdyby wyszedł z tą ręką do walki. Dlatego ja go rozumiem, no, był wściekły i naprawdę gadałem z nim przez telefon i słyszałem to po tonie głosu. No ale co, no, takie jest życie, to jest tylko sport. Tak samo czy wygrywasz, czy przegrywasz, no to zawsze trzeba zacisnąć zęby i iść dalej. Wiem, że Popek ma jeszcze taki plan, bo to chyba potem po operacji ma 6 tygodni, bo w ogóle będzie miał wstawiane chyba metalowe śruby jakieś tam w tą rękę, czy tam blachę, nie wiem, czym to się stabilizuje. I ustanowił sobie cel, że przebiegnie półmaraton, żeby nie zamulać, żeby nie lecieć w melanż, to pobiegnie półmaraton. Także zajebiście, ręka będzie się goiła, on będzie mógł sobie trenować wydolność. Spoko i pewnie wróci do klatki potem. Może w końcu dojdzie do walki Kizo Popek jeszcze. Jak nie teraz, to później może. Tak, nagrałem piosenkę tam za produkcję odpowiada moja Ola i jest też Ewelina Lisowska na ficie. I nagraliśmy soundtrack pod film, ale to wyjdzie chyba dopiero we wrześniu gdzieś. Nie mam pojęcia, kiedy to wyjdzie. Ale naprawdę będzie mocny film, a fajnie, bo klip reżyseruje też reżyser tego filmu. Więc teledysk będzie naprawdę mocny. Już z Olą mniej więcej wiemy, jaki to będzie teledysk. A wy zobaczycie na moim kanale YouTube. No i film też jest spoko. Akurat tam mieliśmy okazję zagrać rolę z Olą, więc fajna przygoda. Ja nie wiem, no nie wybieram sobie rywali. Jak będą jakieś rozmowy potem z zarządem, to będziemy rozmawiać o moich następnych rywalach. Już zobaczymy. Pamiętajcie, mordeczki, żeby zamawiać płytkę, bo już naprawdę mało zostało. Zapominam cały czas na story o tym mówić, a zostało chyba tylko, nie wiem, 80 boksów, a w boksach macie możliwość wygrania spotkania ze mną, wziąć udział w teledysku. Na przykład rozmowę telefoniczną, także to wszystko macie w boksach. No i co? I zamawiajcie sobie płytkę, bo jest naprawdę fajna i fajnie preorder jest wydany. Na www.preorder.pl/kubacie. Tam, albo link macie w bio. No. Planujesz jeszcze schudnąć? No to zależy w jakiej kategorii będę startował potem. Teraz mam wagę już idealną. Fajnie, bo tam z Rafałem Wargockim, moim dietetykiem, zrobiliśmy tą wagę jakoś mocno nie cierpiąc, bo od 3 tygodni zbijam sobie tą wagę, no i idealnie mi zeszło dzisiaj, bo treningu miałem 84 900, więc pięknie, no. Tam w 84 jest jeszcze tolerancja pół kilo, także dla mnie idealnie. Będę tyle ważył spokojnie, a potem dobiję sobie na walkę. No, czy to masz pytania? Jak będzie jakieś ciekawe, to już odpowiadam. Ja mam w ogóle urodziny zaraz 14 marca, więc chciałbym sobie taki prezent sprawić tą walką wygraną i tym pasem na urodziny, ale nie skupiam się na razie w ogóle na pasie. Idę tam, żeby wygrać tą walkę. Jak wygram tą walkę, to dopiero to będzie nagroda. Ale jestem naprawdę bardzo mocno przygotowany, jak nigdy w życiu. I kondycyjnie zajebiście, bo zawsze gdzieś to był mój mankament, a kondycyjnie jestem w takim gazie, że koniec. Robiłem interwały 2 minuty na 30 sekund, gdzie nigdy w życiu nie robiłem takich po 10 rund. I to na sprintach 2 minuty, więc wydolnościowo i kondycyjnie jest naprawdę mocno. No Marcin mówił, że zrobi wagę do walki, więc myślę, że zrobi. Wiem, że on tam hydrolizę robi, chyba się odwadnia. Czy to jest dobry sposób, to tego nie wiem, no. Ale mam nadzieję, że zrobi wagę. Nie, no na pewno zrobi, skoro obiecywał to. Młody kot, to ostatnia twoja płyta? Nie, to nie jest moja ostatnia płyta, ale będę musiał zniknąć na chwilę. Chcę podpoczywać, bo zniknę na chwilę, żeby zrobić dla was projekt. I będę pracował nad projektem naprawdę mocnym. I zobaczycie, że będzie dobrze. Dlatego będę musiał trochę podpoczywać, trochę mniej mnie będzie po prostu. Bo przez ostatni czas naprawdę był kocioł totalny. No z trenerem Szyszką są bardzo mocne treningi. Naprawdę bardzo, bardzo. Siema, jakie masz okulary? Ostatnio właśnie dostałem. Zamówiłem sobie takie od pewnego optyka Gucci.
Takie, one się wydają w ogóle jako grube, to szkło nie jest takie grube, ale oprawki są grube i dlatego tak się te okulary wydają. Gdzie chciałbyś mieszkać w przyszłości? Nie wiem. Na razie mi się podoba Warszawę. Tak, sprawdzę się na wyciskaniu WK, tylko na razie po prostu boję się o jakąś kontuzję przed walką, więc dopiero po walce. No teraz ważę z 85 kilo. Jak z miksem na koniec płyty. Naprawdę fajnie brzmi. W ogóle cała płyta zajebiście brzmi. Zobaczycie, warto mieć właśnie całą płytę, żeby puścić sobie od pierwszego numeru do ostatniego, bo jest mocno, wkręca się. Co się stało z tymi poprzednimi okularami? No nic, wada mi się zwiększyła, znaczy zmieniła, bo w jednym oku zmniejszyła, w drugim zwiększyła. I to tak wyglądało, że po prostu musiałem zmienić okulary, żeby nowe szkła, to przy okazji nowe sobie założyłem nowe oprawki. Dwadzieścia druga, 22. No, na pewno z WK coś nagramy, na pewno. Premiera płyty 26 marca, mordeczki. Ja dla preorderowiczów oczywiście kilka dni wcześniej będzie. Chyba 3 dni, nie, 2 dni wcześniej do was płyty przyjdą. Tak, myślałem o operacji oczu i będę je operował po walce na pewno. Ja całe życie noszę okulary, jest to rzecz przeszkadzająca w jakiś sposób i wolałbym ich nie nosić. Tak, widzę, nie mam jakiejś wielkiej wady, mam małą wadę po prostu przez te okulary, tak się wydaje, że te szkła są takie grube. O, ma astygmatyzm, to jest taka delikatna wada wzroku. Spokojnie, będę widział, gdzie Marcina trafić. Czy planuję tatuaże? No oczywiście, po walce kończę ręce całe. I potem chciałbym nogę skończyć. Siema, siema, witam wszystkich was serdecznie, kogo jeszcze nie witałem dzisiaj. A, bo Coca-Cola na bogato teraz. Nie, no ja piję Cola Zero, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę pić. Ona też nie jest do końca zdrowa, bo tam są słodziki i aspartam. Ale no co, no jak się jest na takiej mocnej diecie bez węglowodanów, to trzeba sobie jakoś w głowie zastępować wszystko. Zaraz wstawię po tym mój refling do walki, albo jutro rano wstawię refling do walki, jak będę jechał do hotelu. No kolejna nuta, myślę, że z popkiem to będzie detoks i myślę, że kilka dni po walce się pojawi. O, płytka zamówiona, pozdrówki. To jak ktoś nie wie, to macie link u mnie w bio, wbijajcie tam po live'ie i możecie zostawić, kliknąć w link i tam sobie zamówić płytę. No właśnie coś będę kończył w takich samych motywach, jak tutaj mam tego diabła i anioła, to tak będę kończył jakoś tą rękę. A tutaj chciałem mieć tak oldschoolowo, właśnie kolorowo. I chciałem mieć jedną rękę taką, drugą taką i fajnie to mi się podoba. Ta gitara mi się fajnie podoba. I chciałbym to połączyć potem w całość fajnie. No, zawodnicy ogólnie jutro będą w hotelu, bo chyba mamy tam jakieś rzeczy do pozałatwiania. W piątek ważenie. No i sobota walka. Nie no, nie będę freestyle'ował, nie mam bitu. Teraz czas na skupianie się na walce, a nie freestyle. Nie no, ja w domu, jak w hotelu. O, kiedy nowa nuta? Nie wiem jeszcze, kiedy nowa nuta. No mówię, na pewno, znaczy nowa, źle zrozumiałem, bo nowa nuta z płyty teraz to będzie kawałek detoks. To już mówiłem, myślałem, że pytasz o nową nutę, która powstanie w ogóle całkiem nowa, jeszcze po płycie Młody Kot, to nie wiem, mam pomysł na zajebisty materiał. Mam już kilka kawałków takich fajnych, które trzeba dopisać. No i będę musiał po prostu na jakiś czas sobie zniknąć. Mam fajny plan, żeby sobie zrobić tą płytę w ciszy i w spokoju.
I potem wrócę i naprawdę będzie mocny materiał. Ale to wszystko po walce, będę was informował na bieżąco. Nie będę się kręcił po Łodzi, będę siedział w hotelu i skupiał się na walce. Także mój jedyny cel to wejść i wygrać tą walkę. I to jest mój cel najważniejszy w życiu. Ja tam wyleję całą krew i cały pot w tym oktagonie, żeby wygrać ten pas i wygrać tą walkę. Że naprawdę będzie mocno, jestem bardzo zdeterminowany i zmotywowany. Wjeżdżam tam na pełnej. A przysięgam wam, że jestem dużo szybszy i dużo silniejszy teraz. I niekoniecznie kopnięcia są moją najmocniejszą stroną, także może się ktoś zdziwi. Trener Szyszka wszystko przeanalizował mojego przeciwnika bardzo dobrze i myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Także będzie naprawdę mocno. Szpaku props oczywiście. Wydaje zjawistą nutę. No bardzo, właśnie mówiłem, że bardzo miło, że jest czwarta na czasie już. Bardzo, bardzo mi miło. Mocno to idzie. Myślałem, że skoczymy może na trójkę się uda, bo tam dziwnie to działa ta karta, bo mam dużo więcej wyświetleń niż trzecie miejsce, też po 3 dniach chyba, o 300 tysięcy więcej, a dalej jestem niżej. No nie wiem, dziwne to jest. Tak samo jak wcześniej z Piotrem Żyłą, on miał 200, ja 400 tysięcy. Nie wiem, jak działa ta karta, jakiś algorytm po prostu. Już opowiadałem, co z Popkiem, pewnie jakieś szoty będą, to sobie sprawdź. No, będę wykańczał, jeżeli zobaczymy, jak Marcin jest przygotowany kondycyjnie. Ja jestem naprawdę na 3 rundy na robienie. Mógłbym nawet, myślę, po 5 minut walczyć, więc 3 rundy po 3 minuty to będę w gazie mocnym. Myślę, że się nie wypompuję na pewno, a naprawdę będę mocno przygotowany. Zobaczycie. Pierwszy raz jestem tak skupiony na walce i wszystko poświęciłem dla tej walki. Jak kiedyś tak nie podchodziłem nawet do walki z Boxdelem, czy do walki tej drugiej mojej, to nie podchodziłem na poważnie trochę. Do walki z Boxdelem było dużo treningów, ale nie tyle co teraz, nawet nie 1/4 takich treningów jak teraz. No ta waga i ta sylwetka sama się nie zrobiła, a ja nie robiłem siłowni w ogóle, więc wyobraźcie sobie, ile robiliśmy zapasów, ile robiliśmy parteru, też szarpania. Robiłem z wieloma zawodnikami z różnych federacji i oni też, to są parterowcy, którzy mają purpury, którzy mają bros i w MMA jakoś wcale mnie nie kończyli i nie zdarzyło się tak, więc naprawdę jest dobrze. Obrony przed obaleniem robię w nocy, jak wstanę na sygnał, także naprawdę jest dobrze i jaram się po prostu, jaram się, że zrobiłem taki progres, bo fajnie to wygląda. Zamawiajcie mordo płytkę, jest link w bio, teraz każdy wbija po live i zamawia płytkę, nie jest drogo, bo zrobiliśmy tylko po 45 zł, więc teraz również płyty nawet po 60 zł kosztują, nie wiem czemu to tak idzie w górę, ale bardzo mi miło będziecie jak kupicie płytkę, bo to się zawsze liczy wtedy do złotych płyt i będzie mi bardzo miło, zresztą w tych ciężkich czasach to jest jedna z głównych naszych źródeł dochodu, także. Do jakiej nuty wychodzisz? Do nuty niemieckiego rapera. Dwóch niemieckich raperów. Criminal się nazywa. Płytka zamówiona, bardzo mi miło. Kuponik postawiony. Dobrze, dobrze. Stawiajcie domy, jak to się mówi. Nie, no, dam z siebie wszystko. Obiecuję, że nie zawiodę, naprawdę. Mam motywację, mam swój cel. To jest mój życiowy cel. To jest bardzo ważne zadanie w moim życiu, które wykonam. Co by się nie działo, zostawię tam serducho i naprawdę idę tam jak na śmierć i życie. Dobra, mordeczki, będę kończył pół godzinki live'a. Pamiętajcie, żeby wejść w ostatnie zdjęcie, tam dodałem dzisiaj od sponsora, także możecie klikać i koniecznie zamawiajcie płytkę. Będzie mi bardzo miło. www.preorder.pl/kubańczyk. No i co? Na pewno zrobię jakiegoś live'ika po walce, także trzymajcie kciuki. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się potem na live już z pasem i że będzie zajebiście. Idę